Witajcie moi kochani po dłuższej przerwie. Raportuję i donoszę, że wszystko ze mną w porządku. Tylko wiecie, żyćko czasami potrafi nałożyć na nasze barki tyle spraw, że nieraz ciężko wszystko złożyć do kupy. I na każdym polu też być przy tym mega kreatywnym, no i niestety musiałem troszeczkę odpuścić z YouTube'em. Mam nadzieję, że wkrótce będzie mnie tutaj trochę więcej, troszkę się pozmienia i może przyjdą też cieplejsze dni, a wraz z nimi też i więcej energii i wolnej głowy, żeby wpadały nowe pomysły. A dzisiaj chciałbym poruszyć bardzo, bardzo ważny temat i też dosyć praktyczny, bo w tym temacie, nieważne ile osób by mnie pytał, to cały czas zapodają mi one nowe pomysły i możliwości i udowadniają, że no, ludzka kreatywność nie zna granic i naprawdę można w sytuacji, w której wydawałoby się, że nie ma wyjścia, wyjść obronną ręką i jakoś przetrwać najgorsze. A sytuacja, o której dzisiaj będzie mowa, niewątpliwie jest strasznie, strasznie ciężka. Szczerze przyznam, że to była chyba najtrudniejsza decyzja pod względem emocjonalnym w moim życiu. I takie rzeczy jak wybór studiów, pracy czy partnera życiowego no to mogą się przy tym schować, bo w chwili kiedy musisz odejść od świadków Jehowy i porzucić dotychczasowe życie, to w zasadzie to tej, tej sytuacji, kiedy odwracają się przyjaciele, kiedy odwraca się rodzina. Którzy cały czas pozostają świadkami Jehowy, to to jest ogromna zmiana. I to jest kompletne wywalenie się na twarz. Dla wielu, dla wielu osób oznacza to wyprowadzkę z domu, zmiany środowiska albo przeraźliwą samotność, tęsknotę, bo każdy tam kogoś ma, każdy tam w zborze kogoś zostawił. I o ile jest możliwe odejście od świadków Jehowy z godnością. No to tutaj w zasadzie nie ma żadnych wygranych, bo zawsze ktoś przegrywa. Albo wy, eks-świadkowie. Albo wasze rodziny, przyjaciele, którzy zostali i też cierpią. I po takiej decyzji zawsze pozostają rany emocjonalne, i aż ciężko mi uwierzyć, że nigdy wcześniej nie pomyślałem, by nagrać coś właśnie w tym stylu taki poradnik, jak odejść od świadków Jehowy z twarzą, albo jak odejść i nie zwariować. I wydaje mi się, że chyba potrzebowałem zebrać doświadczenia od Was, bo piszecie do mnie całkiem sporo, najczęściej przez maila ale też w komentarzach, o sytuacjach, w których no naprawdę włos jeży się na karku i to są naprawdę sytuacje nie do pozazdroszczenia i tutaj nie ma dobrego wyjścia. Co najwyżej można pomyśleć, co możemy zrobić, żeby zminimalizować straty, żeby całkowicie się nie poranić przy tym odchodzeniu. No, i też nie tylko, żeby zmini zminimalizować te straty dla nas odchodzących, ale również dla tych, którzy zostali. No i mi udało się zebrać takich sześć sposobów na odejście, i każdy jest tutaj inny, i w każdym ktoś inny się odnajdzie, w zależności od sytuacji, od osobowości. Myślę, że to zależy od tego, jaką kto ma sytuację rodzinną, od tego, w jakim stanie zdrowia psychicznego się znajduje. Jak jest niezależny finansowo, jak jest przywiązany do tych, którzy świadkami nadal są. I myślę, że ta lista nie jest zamknięta i bardzo chętnie posłucham, jakie Wy macie pomysły na to, żeby odejść od świadków Jehowy. Możecie się podzielić swoimi doświadczeniami bądź pomysłami w komentarzach bądź wysyłając mi je przez maila. No i mi się wydaje, że no nie ma czegoś takiego jak bezbolesne odejście od świadków, bo wykluczenie, czyli ostracyzm, no to jest jedna z najpotężniejszych narzędzi, którą, które wciąż należą do tej religii i które wiążą do tej religii. No bo jeżeli nawet komuś jest tam źle, no to gdzie indziej pójdzie, skoro organizacja Świadków Jehowy zagarnęła praktycznie całe życie tego człowieka, że już w zasadzie no nie pamięta się, że można żyć inaczej, że w ogóle istnieje jakiekolwiek inne życie. No i dzisiaj chcę wam powiedzieć, że zawsze macie jakieś opcje, no i może ten odcinek da Wam jakieś światełko nadziei, że, że to odejście jest w jakikolwiek sposób możliwe i wykonalne. Zatem przejdźmy do sposobu numer jeden, czyli po prostu jest to sposób, w którym nie podejmujemy żadnych działań. I już tłumaczę o co chodzi. Wyobraźmy sobie sytuację, że jesteś świadkiem Jehowy, i jakimś tam sposobem docierają do ciebie różne informacje, które stawiają twoją religię w niezbyt pozytywnym świetle. No i prawie każdy z nas miał taki trigger. Dla mnie tą taką informacją była głośna sprawa molestowania seksualnego dzieci z Australii i dla wielu innych również po takie niepokojące informacji. Zaczynasz szukać dalej, czyli po prostu robisz coś, czego wcześniej nie odważyłbyś się zrobić. No bo szukanie materiałów krytykujących świadków w internecie jest surowo zabronione przez ciało kierownicze i starszych. No ale ty jesteś zaniepokojony, musisz wiedzieć. Bo te doniesienia nie dają ci spokoju. No i zauważasz, że jest coraz więcej dowodów, że byłeś przez sporą część życia oszukiwany i że to, w czym się znajdujesz, no to nie jest prawda. Przestajesz wierzyć we wszystko, co przekazuje ciało kierownicze, no i masz problem. No bo na przykład twoja żona, dzieci, rodzice, przyjaciele, oni wszyscy są dalej w tej religii. No i co dalej? Przecież tak po prostu ja nie odejdę. No, i mnóstwo osób podejmuje właśnie tą decyzję, żeby zostać w tej religii, mimo że mentalnie już odeszli i totalnie w to nie wierzą. I taki stan nazywa się PIMO, czyli Physically In Mentally Out, czyli ch chodzisz na zebrania, do służby, uczestniczysz w życiu zboru, ale mentalnie jesteś od tego już daleko. No, i być może ktoś powie, że w czym problem? Bo przecież wielu katolików też chodzi do kościoła dla rodziny, na przykład obchodzi święta, ale tak naprawdę to oni w to nie wierzą. No jest tutaj spora różnica, ponieważ u świadków Jehowy ten mechanizm kontroli jest dużo bardziej ścisły niż u katolików. I tam każdy siebie obserwuje, jeśli ktoś chociaż trochę ma inne poglądy niż ten ogół to jest to sygnał, że coś jest nie tak, że taka osoba ma odstępcze poglądy, że trzeba się od tej osoby odseparować. I trzeba mieć naprawdę ogromną kontrolę nad sobą, żeby się nie zdradzić, by udawać, że pomimo, że widzimy całe szambo w tej organizacji, to nadal uważamy, że jest cudownie, jesteśmy tymi samymi wzorowymi świadkami, co wcześniej. I bardzo ciężko jest zachować takie pozory, jest to na tyle trudne, że w końcu przychodzi taki czas, że no takie życie zaczyna nam uwierać. No, bo na przykład nie mamy ochoty w rozmowie cały czas mówić o tym, jak to pięknie będzie się żyło w raju, albo jak to cudownie, że bracia więcej materiałów nam przesyłają drogą elektroniczną. A tak naprawdę wiesz, że w takiej Afryce, no to współwyznawcy mają spore problemy, żeby załatwić sobie odpowiedni sprzęt, połączenie internetowe, na przykład, żeby być na bieżąco z naukami Towarzystwa Strażnica i są tak naprawdę z tym sami. Więc to nie jest taka cudowna organizacja. I słyszysz o tym, jak cudownie się organizacja rozwija, ale w tym czasie wiesz, że dziesiątki sal królestwa w Polsce jest sprzedawanych, więc siedzisz sobie w takim toksycznym środowisku i powoli czujesz, jak ta pętla zaczyna ci się zaciskać wokół szyi, bo wiesz już, że za długo to, no, tak, to tak nie pociągniesz i w którymś momencie trzeba będzie podjąć decyzję albo w jedną, albo w drugą. I wiecie, tutaj wszystko zależy od waszej sytuacji, bo niektórzy potrafią tak w takiej sytuacji siedzieć przez lata i tkwią w tej religii tylko dlatego, że nie są w stanie utracić kontaktu z rodziną. Niektórzy nawet się przyzwyczajają i jakoś są w stanie godzić to, co mają w głowie, z tą maską, którą mają wśród współwyznawców, ale to zdecydowanie nie jest rozwiązanie dla mnie, bo wiem, jak ogromnie bym się musiał męczyć w takim towarzystwie. Ja raczej polecam to wszystko jako etap przejściowy, tą sytuację przestajecie wierzyć, ok, bądźcie dalej fizycznie w tej organizacji, ale powoli układajcie sobie na nowo życie, przygotujcie się na sytuację, że może przyjść czas, że odejdziecie. Możecie też w tym czasie wybadać, co poszczególni członkowie Twojej rodziny myślą o kontaktach z wykluczonymi. No bo, na przykład, jeżeli Twoi rodzice są świadkami, możesz im powiedzieć, że gdyby odeszli od prawdy, to więzy krwi i tak nie pozwoliłyby tobie całkowicie się od nich odwrócić, że cały czas byś im pomagał, pomagała. I wtedy można zapytać, co oni sądzą na ten temat, i czy całkowicie by zerwali kontakt. No, bardzo wiele takich rodzin utrzymuje za sobą częściowe kontakty, chociaż należy się przygotować na to, że mogą być one mocno ograniczone i takie chłodne. To jest bardzo ciężka sytuacja, i wiele eksów mówi, że to jest nawet gorsze od śmierci kogoś bliskiego, no bo tutaj wierzę, że ktoś taki sobie żyje. Ale nie chce po prostu on z tobą rozmawiać, mieć z tobą jakichkolwiek kontaktów. I w tym czasie przejściowym możesz też sobie budować nową rodzinę, znaleźć hobby, żeby mieć cokolwiek, by w chwili odejścia móc no, mieć się czego chwycić, żeby mieć od czego zacząć. Nawet jeden przyjaciel spoza organizacji może w tym wypadku uratować życie. I druga metoda odejścia od świadków jechowy to jest takie stopniowe stanie się osobą nieczynną. Chodzi o to, żeby powoli znikać z radaru. Czy to od starszych czy od innych współwyznawców, żeby tak powoli sobie uciekać. I to też nie jest super cudowna metoda, bo w pewnym momencie będziecie musieli przygotować się na telefony od starszych czy wizyty niezmordowanych starszych, którzy będą chcieli wiedzieć, co tam u was, czemu przestaliście chodzić na zebrania, czemu nie chodzicie do służby. Bo tutaj podstawowe pytanie, jakie się pojawia, to czy rodzina albo starsi. Będą w stanie zaakceptować to, że ja chcę być nieczynny. No więc odpowiedź brzmi nie. I tutaj jest jeszcze więcej niepewności niż w przypadku poprzedniego rozwiązania, bo powstaje jeszcze kwestia zaocznego wykluczenia. Tak, istnieje coś takiego. Starsi mogą Cię wykluczyć, chociażby za odstępcze poglądy, a zarzut o nie może w takim wypadku pojawić się zawsze. I jeśli masz mega nawiedzonych starszych, to mogą oni znaleźć we wszystkim dowód na to, że jesteś odstępcą, albo że zgrzeszyłeś, i mogą cię wykluczyć zaocznie bez Twojej wiedzy i bez Twojego udziału w ogóle na komitecie. I w moim zborze akurat nie było czegoś takiego jak zaoczne wykluczenie, i kilku osobom udało się po prostu. Uciec z tego radaru, po prostu zejść z niego i teoretycznie nadal są świadkami, a w praktyce no to są daleko. Ale tutaj no macie właśnie mega dużo tej niepewności. No bo po pierwsze, starsi będą przynajmniej przez jakiś czas wydzwaniać, będą chcieli się spotkać. Jak ich w takim wypadku spławić? Wydaje mi się, że jedną z takich metod jest zrzucenie winy na depresję albo jakąś inną chorobę psychiczną. Można powiedzieć, że nie ma się siły na spotkania i mieć nadzieję, że po iluś tam miesiącach częstotliwość telefonów czy dzwonków do drzwi zmaleje. W takiej sytuacji nie wiesz też, jak zachowa się Twoja rodzina. Często piszecie, że jak próbujecie tej metody, to świadkowska rodzina po prostu uaktywnia się niesamowicie i próbuje Wam za wszelką cenę udowodnić, że za chwilę będzie Armagedon. I tutaj nie ma mowy o jakichkolwiek normalnych kontaktach, bo jedyny temat, taki pojawia się w rozmowach, to to, że zaraz zginiecie i wracajcie do zboru. I jak mieszkacie w takiej sytuacji z kimś, kto jest świadkiem, no to powoli staje się nie do zniesienia, bo każdy temat, jaki jest poruszany, właśnie kończy się pytaniem: kiedy wrócisz do zboru, kiedy wrócisz do prawdy? I nigdy też nie wiesz, jak to wszystko się skończy. I na pewno w takim wypadku nie ma mowy o zachowaniu naturalnych więzi rodzinnych, bo już nie porozmawiasz sobie. Z rodziną, tak po prostu na neutralne tematy, i te osoby też będą ciebie traktowały gorzej, będą ciebie uważały za chory, chorego duchowo. Jest to jakaś metoda na odejście bez jednoczesnego zerwania kontaktu z najbliższymi, ale nigdy nie wiesz, jaki będzie tego efekt. Zbyt wiele zmiennych na to wpływa bo może się na końcu okazać, że poniosłeś okropne koszty psychiczne, a na koniec i tak wszyscy się od ciebie odwrócą, no bo niestety zdarza się często, że nawet nieczynnych traktuje się tak jak wykluczonych. Trzecia metoda, którą wybierają czasami osoby młode, niezwiązane z nikim innym, to wyprowadzka. Wyjeżdżają one na drugi koniec kraju i po prostu tam zaczynają swoje nowe życie. A do rodziny przyjeżdżają na przykład raz w miesiącu i wtedy udają, że wszystko jest ok. Ale to też nie jest takie proste, bo przecież starsi muszą przesłać dane głosiciela do nowego zboru, i może się okazać, że tam na miejscu będzie to samo. Ci starsi z nowego zboru mogą truć ci tyłek na miejscu. Unikanie osób, których. Nie za bardzo się zna, może być jednak dużo prostsze niż tych, których zna się przez całe życie. No, i jak wracasz do domu, to możesz udawać, że w tym nowym zboże, no to chodzisz sobie na zebranka do służby i że jest wszystko ok, ale tak naprawdę ani razu się tam nie pojawiłeś na takim zebraniu. Jest to trochę łatwiejsze, ten dystans pomaga, ale w takiej sytuacji, no to ten kontakt z rodziną i tak jest niewielki, więc i tak tęsknisz. No, ale przynajmniej nie tracisz całkowicie tych relacji, więc może jest to jakieś, jakieś rozwiązanie. Więc niektórzy po prostu robią sobie taki radykalny krok, że całkowicie zmieniają środowisko, ale tutaj znowu masz dużo niepewności, bo nie wiesz jacy ci starsi w nowym zborze są, nie wiesz jak bardzo będą współpracować ze starszymi z tego poprzedniego zboru, bo może się okazać, że będą w kontakcie, będą się informować yy, o. Twojej nieczynności w służbie, i rodzina też w końcu może się dowiedzieć o Twoim stanie życia duchowego i no znowu nie dadzą ci spokoju, i będą co chwilę mówić o Armagedonie, że za chwilę zginiesz. To nie jest przyjemne. Czwarta metoda na odejście jest dla bardziej odważnych, czyli takie odejście z hukiem. I wiele impulsywnych osób wybrało taką drogę, przez to, że no, byli oni powodowani ogromną złością na organizację. Ja też miałem czas takiego wielkiego gniewu na to, że byłem okłamywany. Że o wielu nieczystych zagraniach Towarzystwa Strażnica po prostu nie wiedziałem, i przychodzi taka myśl o zemście, żeby coś zrobić, jakąś szpilę wbić. I w ramach tej zemsty można odejść w taki sposób, by było o Was po prostu głośno. Niektórzy, na przykład, przed odejściem rozmawiają z przyjaciółmi i rodziną ze zboru o swoich wątpliwościach co do praktyk ciała kierowniczego. Naprawdę rzadko się udaje kogokolwiek przekonać. Raczej powoduje to konsternację, kończy się doniesieniem na ciebie do starszych. Czasem zdarza się, że jakiś starszy się budzi i wygłasza wykład na sali który uderza w organizację, albo przedstawia oświadczenie przed całym zborem, że odchodzi od organizacji. Toś na przykład y, list odłacz, odłączający wysyła nie tyle do, tylko do starszych, ale do wszystkich członków zboru i wypisuje w tym liście, co skłoniło go czy ją do odejścia. I powiem szczerze, może nam się wydawać, że zrobimy coś rewolucyjnego, że będziemy takimi buntownikami i pół zboru odejdzie za nami dzięki temu, ale no takie rzeczy po prostu się nie dzieją i najczęściej takie działania mają wręcz odmienny skutek. Do zamierzonego, i wiara tych ludzi wręcz jeszcze się umacnia, no bo to te odstępczuchy to tylko chcą wywołać podziały w zborze, prawda? I tak naprawdę to jest bezcelowe, bo te osoby nie są na takim samym poziomie jak ty. One mają swoje powody, by wierzyć, i tak naprawdę wasza akcja może nigdy nie przynieść żadnych wymiernych skutków. Tak samo nie wiesz, co się stanie, kiedy no, wyłożysz kawę na ławę rodzinie. Może się stać tak, że twoja żona, mąż, dziecko, rodzice zrozumieją, że są w sekcie, ale może być też tak, że stracisz ich raz na zawsze. I to jest bardzo trudna sytuacja, i tak naprawdę pogodzenie się ze stratą to jest jedyna rzecz, którą możemy zrobić. I tylko to pozwoli nam na rozpoczęcie nowego życia. I często osoby męczą się w organizacji przez wiele lat, mają nadzieję, że w tym czasie przyciągną na swoją stronę swoje rodziny, ale często nic takiego się nie wydarza. I może się okazać, że straciły te osoby ten cenny czas, podczas którego prowadziły walkę z wiatrakami, zamiast budować w tym czasie coś nowego. Piąta metoda na odejście jest trochę podobna do tej poprzedniej, z tym, że pokornie dajecie list starszym o odłączeniu i po cichu odchodzicie z uniesioną głową. I ludzie w zborze często są wtedy w szoku, ale nikt nie napisze do ciebie po tym, czemu odszedłeś. Jeżeli masz rodzinę, to nie wiesz jak oni się zachowują, zachowają. Znam sytuację, kiedy dzieci w takiej sytuacji zostają wyrzucone z domu rodzinnego. Często są to niepełnoletnie osoby, 16-17-letnie i po prostu z dnia na dzień stajesz się bezdomny. I no dlatego polecam taką opcję osobom, które mają jakieś zaplecze finansowe, które mają dokąd pójść, a jeżeli jesteś w sytuacji, gdy jesteś zależny finansowo, na przykład od swoich rodziców, no to zalecam opcję pierwszą, czyli zostanie i udawanie, że wszystko jest ok. Prowadź to podwójne życie. Odejdź dopiero wtedy, kiedy będziesz wiedział, że. Będziesz mógł sobie poradzić, chociaż człowiek no, ma też tą niesamowitą zdolność do przetrwania w ekstremalnych sytuacjach, i znam też przypadki, kiedy nagłe odejście okazało się po prostu nowym życiem, i po początkowym szoku okazuje się, że można zbudować coś całkowicie nowego, zacząć żyć po prostu na swoich zasadach. Niektórzy stosują też ostatnią metodę, szóstą. Jak chcecie, to mnie wykluczcie. I to jest już taka buntownicza postawa, która opiera się po prostu na założeniu, że to w co wierzą świadkowie, to już nie jest moje prawo, nie moje zabawki. Ja od teraz będę żyć po swojemu, a wy, jak macie ochotę, to mnie ścigajcie, zbierajcie na mnie dowody i rób to, co chcę I to jest bardzo podobna metoda, co przy znikaniu z radaru, z tym, że w tym wypadku nie obchodzi cię sam wynik, czy nas oficjalnie ktoś wykluczy, czy też nie. No i w tym po sobie można nieraz sobie kupić kilka tygodni czy nawet miesięcy czasu i to wszystko zależy od opieszałości starszych, bo zdarzały się takie sytuacje, kiedy cały zbór na przykład wiedział, że ktoś sobie żyje bez ślubu z człowiekiem ze świata, ale oficjalnie ta osoba nadal była w zborze, a starsi po prostu no, nie mieli jak jej wykluczyć, bo ona cały czas unikała spotkań i nie dało się udowodnić jej grzechu. I ta opcja jest spoko dla osób odważnych, które są niezależne. Nie obchodzi ich za bardzo zdanie innych osób, w tym, że, no właśnie, to zdanie osób ze zboru może być w tym wypadku bardzo złe o nas, i mogą sobie oni o nas myśleć, że zostaliśmy zwiedzeni przez diabła, że prowadzimy się po światusowemu i że wróciliśmy jak ten pies do swoich wymiotin. Więc w tym wypadku, no nie za bardzo można mówić tutaj o zachowaniu jakiejś godności. Ja na przykład jestem osobą, która musi też mieć jakieś zamknięcie, żeby iść dalej. I ja potrzebowałem oddać pokornie ten list, żeby przekazać ten list o odejściu, żeby po prostu odciąć się od organizacji psychicznie i móc zacząć iść dalej swoją drogą. Ale ludzie są różni, mają różną sytuację, więc to wszystko zależy od Was, którą drogę wybierzecie. Jestem ciekaw też Waszej opinii bądź doświadczeń w tym zakresie. Jak Wy byście to zrobili? Czy według Was istnieje dobra metoda odejścia od tak toksycznej religii, jaką są świadkowie Jehowy? Dajcie mi znać w komentarzach. Nie zapominajcie oczywiście też o łapkach w górę, o zasubskrybowaniu tego kanału, bo to jest dla mnie ogromnie ważne. A z mojej strony ja bardzo dziękuję Wam za uwagę. To już wszystko na dziś, trzymajcie się ciepło moi kochani, do usłyszenia następnym razem, cześć!